od lat wielu, 10 w zasadzie, zajmuję się działalnością społeczną skierowaną głównie do ludzi młodych, taką powiedzmy proobywatelską, aktywizującą do działania, do dbania o swoje otoczenie, do wpływania na kraj, na gminę, na Europę. Też część tego, co robimy, jest skierowane właśnie w stronę spraw europejskich. W Stowarzyszeniu Projekt Polska. Wcześniej ono się nazywało inaczej. Projekt Polska to w ogóle jest środowisko, które ma i fundację, i stowarzyszenie ludzi trochę starszych, trochę młodszych, pochodzących z różnych środowisk, którzy w którymś tam momencie postanowili połączyć siły, żeby no właśnie robić coś wspólnie, wpływać na, to nazywamy wpływać na sprawy publiczne, nie będąc politykami. To znaczy nie trzeba kandydować w wyborach, żeby twój głos był słyszany, wystarczy się zrzeszyć, robić projekty, wciągać do tego polityków, wciągać do tego media, promować swoje wartości i idee. I dzięki temu to staje się sprawą publiczną, to znaczy siłą rzeczy funkcjonuje w przestrzeni, inni się muszą też tym zająć, czy jakoś do tego ustosunkować, a nie jest to związane z kandydowaniem w wyborach, czy pełnieniem funkcji publicznych, tak? Czyli robimy to wszystko społecznie. Przyjdź do Projektu Polska na spotkanie. Żartuję, też oczywiście zapraszamy, ale wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby się strzec tracenia czasu. Przemyśl ma pod tym względem jakąś taką plagę, zmorę tego, że po lekcjach to do domu i przed telewizorem, przed komputerem, ewentualnie ze znajomymi, bo ze znajomymi można też robić rzeczy, które służą innym. I jest taka zabawa, przyjaźnie, doświadczenia, przeżycia, kłopoty wspólne, bo ile się musimy przy tym namęczyć i jakieś przeciwności przeskakiwać wspólnie. I to jest strasznie ważne, bo gadanie, że nic się nie da osiągnąć, to jest wewnętrzne gadanie w człowieku, a nie rzeczywistość, tak? Rzeczywistość, jak się próbuje, to się, no nie wszystko się udaje, porażki też są, ale trzeba umieć znaleźć to, co ci sprawia frajdę, radość i próbować to robić z innymi, a nie tylko się zamykać w tym, że to moje i będę to robił sam.